kochani, co tam ciekawego u was słychać, bo ja cały dzień siedzę tutaj w pokoju i dopiero teraz zobaczyłam, że już jest w pół do siódmej. Nawet nie wiem, kiedy mi ten czas zleciał, ale tak to jest, jak się człowiek czymś zajmie. Od 10 do teraz siedzę i wyszłam tylko dwa razy, żeby zrobić sobie kawę i śniadanie. I do tej pory jeszcze nic nie jadłam. Po prostu pochłaniacz czasu, ten pokój jest pochłaniaczem czasu, ale jak widzicie, zmalowałam coś takiego i jestem pod wrażeniem, jak ładnie wyszło na zdjęciach. Może na razie mi się wydaje, ale wydaje mi się, że to jest taka intensywność makijażu i wy to widzicie na filmie, ale na filmie jest to, mam wrażenie, troszkę wygładzone i nie wiem, na żywo mam po prostu tak dużo różu, dużo bronzera, do tego mam jeszcze tutaj żółty cień nałożony i dopiero to na zdjęciach wygląda jak takie dość mocne konturowanie. Po prostu masakra, jak trzeba dużo tych rzeczy na twarz nałożyć, żeby coś było widać. Ale malowałam się dzisiaj nową paletą, tym cudeńkiem, i odkryłam po prostu nową miłość. Kojarzę tę firmę bardziej z Instagrama i tyle razy widziałam tę paletę i w końcu mam po prostu cudeńko i chciałabym chyba tak, no może nie codziennie, bo bez przesady, ale co kilka dni mieć całkiem nową paletę i po prostu nagle w głowie pojawia się tyle myśli, co ciekawego można stworzyć. I dobra, chyba wiecie co, wystarczy na dzisiaj, raczej nic ciekawego, chociaż chciałam nagrać tutorial tych takich malutkich tych kosterków, nie wiem jak to się w sumie po polsku nazywa, ale wydaje mi się, w salonie chciałam to robić, ale w salonie już o tej godzinie będzie za ciemno, nie będę tego ring lighta, nie ma szans przenosić. I tak specjalnie pomalowałam ładnie dzisiaj paznokcie, żeby właśnie nagrać te rzeczy. Chciałam też robić poduszkę, ale to chyba przełożymy na kiedy indziej, bo otwierałam wszystkie nowe kosmetyki dzisiaj i tak to jest, jak ma się zwykły lakier do paznokci. I tak jeszcze sobie siedzę i się zastanawiam, chciałabym całkowicie przerobić ten pokój, bo mnie troszkę wkurza, no dawno nie robiłam tutaj przemeblowania, nie żebym szalała, mam jeden regał, jedną malutką komodę i dwa biurka, więc tutaj za dużo opcji nie ma. Ale bardzo bym chciała, wiem, że mogłabym zrobić tak, żeby było tutaj jedno biurko, żeby jednego biurka nie było i chciałabym, żeby tutaj był rak na jakieś tam pojedyncze ubrania, żeby po prostu też robił za ładne tło. Chciałabym mieć wiszącą półkę właśnie na wiszące kwiaty, żeby było ładnie zielono, a resztę kosmetyków chciałabym pochować. I wiecie co, jak są te takie otwarte regały, nie pokażę wam go teraz, bo porządku na nim nie mam, ale wiecie, on jest taki wysoki, wiele razy widzieliście ile ma, 8 przegródek, i zastanawiam się, jak by zrobić w nim szuflady. Muszę zapytać się mojego Krystiana, czy by coś takiego ogarnął, a może jest coś takiego w Ikei? No i w końcu przydałoby się zrobić tutaj pod spód może coś. Nie wiem, wiecie co, kombinuję, no jak człowiek w domu siedzi, to mu się zaczyna nudzić i zaczyna wymyślać, a chciałabym, żeby większość rzeczy, kiedyś wiecie co, to było coś. Masz kolekcję kosmetyków, po prostu robisz sobie wystawę w pokoju, ale jakoś mnie to męczy, chciałabym, żeby tu po prostu wchodzisz, jest biurko i tyle. A reszta jest pochowana. I żeby były kwiaty jeszcze na wierzchu, no i laptop, wiadomo. Także muszę to sobie przemyśleć, ale teraz do 18 chciałabym powiedzieć, że siedziałam i nic nie robiłam, ale zrobiłam bardzo dużo, jeśli chodzi o filmy. Nagrałam dzisiaj dwa filmy. Także tak, jeden się właśnie wrzuca, a i właśnie jeden zmontowałam, więc to jest dużo roboty, zrobiłam dużo zdjęć, posprzątałam. Idę jeszcze kociaki pomiziać i biorę się, bo pranie na pewno już się dawno zrobiło. Idę ogarniać, co jeszcze ma do ogarnięcia gospodyni domowa. Także kochani, życzę wam miłego wieczoru, a my na pewno widzimy się jutro. Widzicie, co się stało na mojej twarzy? Nie powiem, żeby mnie poniosło, bo jakiś czas już chciałam próbować tej techniki, że makijaż twarzy przechodzi w oczy, czy bardziej oczy przechodzą makijaż twarzy, ale to nie jest coś, gdzie możecie z tym wyjść, chyba że czujecie się tak pewnie, że możecie z tym wyjść, no to możecie z tym wyjść, prawda? Ale ja w końcu mam czas i korzystam, niech mnie poniesie fantazja, niech się dzieje. I powiem wam, że fajnie jest tak usiąść i po prostu się pomalować bezstresowo, włączyć sobie jakąś fajną muzykę
I cieszyłam się przed chwilą, że mam tyle czystych pędzli. Trzy pojemniki pędzli umyłam i połowę z nich zabarwiłam właśnie takim czymś. To jest po prostu tragedia. Poszłam sobie zrobić drugą kawkę, bo muszę sprawdzić, co wyszło z tych zdjęć. Mam nadzieję, że będzie ok. Z wczorajszych zdjęć byłam o dziwo bardzo zadowolona, także ja na razie biorę się za te zdjęcia. I tak, chciałabym dzisiaj... Wczoraj miałam całkiem fajny dzień, to znaczy no mnóstwo czasu spędziłam w tym pokoju wczoraj, to wam mówiłam w poprzednim vlogu, ale dobra, nie o tym. Także piję kawkę, przekąszę sobie, specjalnie przyniosłam na górę opakowanie, żeby wam pokazać. Jakiś czas temu spróbowałam tych ciastek, to są takie paje jabłkowe w Aldiku, przepyszne, naprawdę bardzo dobre ciastka, takie w sumie, no ciastka, no. Akurat zostały dwa, to sobie przekąszę w takiej foremetrzce. W środku jest naprawdę dużo, dużo jabłek, także polecam, spróbujcie sobie. Piję kawkę i zaraz do was wracam. Zobaczymy, jak tam moja dziarka, bo wczoraj zdjęłam ten plaster, tę sztuczną skórę na noc. To ściąganie przyjemne nie jest. Nie to, że boli, bo do tatuażu wam się to nie przyklei, wiadomo, bo tatuaż robi się taki... Nie wiem, no taki mokry się robi, nie powinnam się, podejrzewam tak mówić, ale no taki wiecie, no taki jest taki, no wiecie o co chodzi. Po prostu się do tego nie przyklei, przykleja się wszędzie wokół, gdzie jest skóra. Także wyobraźcie sobie, że na całą łydkę naklejacie sobie taśmę taką mocniej klejącą i musicie to zdjąć. Nie boli, ale przyjemne nie jest. Także zdjęłam to wczoraj, umyłam tatuaż, nie smarowałam. Każdy ma jakiś swój sposób gojenia tatuaży i mi się wydaje, że ja mam dobry. Krystian robi tak samo, jest tatuażystą, ja podłapałam jego techniki i mi się to sprawdza. Wcześniej nie używałam tej skóry na tatuaże. Kiedyś on używał, jak byliśmy w Hiszpanii na wakacjach, miał świeży tatuaż. No to fajnie było mieć coś ochronnego, żeby ten tatuaż nie był wystawiony tak bezpośrednio na słońce i żeby nic się do niego nie kleiło. Także to jest fajna sprawa. Wiem, że niektórzy to zostawiają na 2 dni, czasem na 3, ale czytałam instrukcję obsługi, jak tego używać, że najlepiej to w miarę możliwości zmieniać taki jakby opatrunek codziennie. Także wczoraj zmieniłam na noc. Sobie nakleiłam nowy, rano się patrzyłam, już nie był taki czarny pod spodem, wszystko co miało wyjść z niego wyszło. Także może wam pokażę, jak to wygląda i później pokażę wam to opakowanie. Bo takie opakowanie tego plastra, to jest taka jedna rolka włożona w tubę, kosztuje około 40 funtów, drogo, nie powiem. Ale jeśli wiecie, że będziecie się tatuować albo macie, jest kilka osób, które się tatuują w waszym otoczeniu, możecie się na to zrzucić i naprawdę to ułatwia sprawę, bo równie dobrze możecie zawinąć folią tatuaż, ale przez folię wszystko wycieka, tutaj wiecie, wszystko zostaje w miejscu dopiero jak ściągacie. No, fajna sprawa, po prostu tyle wam mówię, fajna sprawa, jeśli chcecie tatuaż i chcecie o niego zadbać odpowiednio. To jest taka sprawa, która ułatwi życie. Włączę się później, podładuję teraz aparat, biorę się za zdjęcia i za chwilę do was wracam. Okej, okay, zdjęcia jakieś tam wybrane, nie jestem za bardzo z tego zadowolona, jak to wyszło, bardziej podobało mi się zdjęcia, a wczorajsze... Czego się boisz, kotuś? Normalnie niedźwiedź, moje koty chyba są szczęśliwe, że cały czas jestem w domu, cały czas ze mną łażą, cały czas. Także, plan jest teraz taki... Kotuś? 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 No Jezus, jak ja cię kocham. Moje malutkie łapeczki. Tak, złapał mnie, łapą i będzie mnie tak trzymać. I tak, wiem, powinnam go zrzucić, ale to jest bez sensu, bo za każdym razem jak wstanę i go zrzucę, on wskoczy ponownie. Nic mi tu nie gryzie, tylko po prostu się kładzie na tym biurku i leży. Na to, gdzie mam laptopa, cały czas próbuję wskakiwać, za każdym razem go wrzucam. Ale na tym biurku nie pozwalam mu leżeć. Nie, 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 tutaj za dużo zawsze otwartych rzeczy, palet i tak dalej, jak się maluje. Wie, że ja cię kocham, nie? Wie, że mnie kocha. Wie, że mnie kocha, wie, że ja go kocham. A co ja mówiłam? Tak, plan jest taki, że idę zmyć ten makijaż, pomimo tego, że mi się bardzo podoba, jak to wyszło, idę to zmyć i wiem, co miałam jeszcze zrobić do tego makijażu. Kurczę, dobra, już nieważne.
po ptakach. Pomimo tego, że podoba mi się ten makijaż, wiem jak bardzo czerwone cienie i różowe barwią skórę. Także możemy się spodziewać, co mnie teraz czeka przy zmywaniu. Wezmę płyn z Nivea. Mam taki fajny peeling z Pixi, co dostałam. I mam tutaj maseczkę jakąś do twarzy. Czy to jest maseczka do twarzy? Tak. I to chyba było w boksie z Cult Beauty. Także lecę na dół, zrobię to i zaraz do Was wracam. Okej, jest nie najgorzej. Troszkę na linii wodnej mi zostało. Nic nie nakładałam. Żadnego kremu na twarz. Nie, to jakaś maska nawilżająca, więc... Dużo tego tu jest, w sensie bardzo dużo nawilżających rzeczy. Oj. Bardzo, bardzo dużo. Super. Zastanawiam się, czy te maski kiedykolwiek na kogoś pasowały. Wątpię. Chociaż czoło. O, 5 minut minęło. Wow, chyba jedna z bardziej nasączonych maseczek w płachcie, jakich używałam. Chociaż nie wiem, czy dla mnie, bo widzę, że bardzo mocno skóra mi się zaczerwieniła. Bardzo mocno. I... No nie wiem, poczekam chwilkę. I jeśli te kropki, wszystkie, które się pojawiły, będą jeszcze mocniejsze, to zaraz pójdę to zrobić. Cześć kochani, właśnie wróciłam z zakupów. I tak, jedyne maseczki jakie mamy to takie węglowe, bodajże węglowe, które zamówiłam, do tej pory nie przyszły. Ale tu ciepło, ale trzeba się ratować tym co jest, prawda? Zaczęłam nagrywać rano makijaż. Na tym skończyłam, zaraz wrócę do tamtego filmu i skończę go nagrywać. Korektor mi się tak zebrał na powiekach, że to jakaś masakra, ale Madeusz do mnie napisał, czy nie chcę jechać na zakupy. Stwierdziłam, tak, jadę na zakupy. Krystian pracuje, byłby wieczorem. Nie wiadomo, czy wieczorem coś by jeszcze w sklepach było, więc wiecie, stwierdziłam, że jadę. I powiem Wam, że wypad na zakupy to naprawdę podróż teraz. Szczególnie w Tesco. W Lidlu dużo nie kupiliśmy. O, miałam Wam pokazać, ale nie wzięłam teraz z dołu. Nie będę szła z powrotem, później Wam pokażę. Kupiłam takie dość ciekawe dwa opakowania grubych sznurków. I może zrobimy sobie jakieś DIY. Co Wy na to? Dajcie znać, czy chcecie takie filmy dla rozluźnienia. I przyszło mi w końcu kabel do dysku, bo myślałam, że już straciłam pliki z dysku, bo nie działa. Kupiłam nowy kabel. I chyba zły. Już sprawdzam. Kurde, zły! Zły czy dobry? Nie, weszło. Dobrze. Maruśka! Będziesz miała zaraz nowy kartonik i wchodzę, patrzę się, na ziemi leży kartka. Mówię, no super, jak zwykle wyszłam z domu, listonosz zostawił gdzieś paczkę, nie wiadomo gdzie. I zanim się doczytałam, co tam jest napisane, myślałam, że tam jakieś imię jest napisane, ale ostatecznie było napisane Grey Bean, także wyciągam, troszkę uwalona po przejściach. Pixi znowu przyszła. Nie macie pojęcia, jaka jestem podekscytowana tymi paczkami z Pixi, no... Pokazałam chyba swój adres, nieważne. Nieważne, kto by coś ode mnie chciał. Także otwieramy razem, zobaczymy co jest w środku. Okej, otworzyć to było małe wyzwanie. Mamy jakieś takie śliczne pudełeczko. O, jakie ładne. Toniki. O matko, i co ja z tym zrobię wszystkim? Paczuszka wygląda pięknie, już Wam pokazuję. Coś takiego. Glow tonik, glow tonik i glow tonik. Wszystko to samo z tego co widzę. Tak, po prostu taki duży. A co tam jest pod spodem? Chyba do tego jest pompka. Co w sumie można dać na prezent. O, jest super i tego mi brakowało, żeby była pompka do tonika. Darniuśka. Jaki kotek szczęśliwy.
Kartonik nie za mały. Narniuś. Co ty robisz? Co ty robisz, Czubie? Cześć kochani, zmalowałam dzisiaj coś takiego, dwukolorowy makijaż, niby taki sam, ale widzicie, kolory zamienione i nawet fajnie tu wyszło. Szkoda, że zdjęcia wyszły do kitu, ale trudno, może coś chociaż uda mi się dodać na Insta, jak obiecałam, codziennie nowy makijaż, to musi być. Dobre wieści są takie, że dzisiaj otworzyłam już normalnie sypialnię i robi się przeciąg w całym domu, żeby się wietrzyło, już nie śmierdzi, nie wiemy co się stało, tak naprawdę nie wiemy co to było, po prostu przestało śmierdzieć. Na szczęście niech się wietrzy, świeczkę się zapali, odświeżacze, wszystko, odświeżacze powietrza, wszystko co się da. Pachnie po prostu, tak zimno jest tam, takim świeżym powietrzem, ale jednak takim niewietrzonym pokojem, bo wiecie, drzwi były zamknięte, powietrze wchodziło, ale tej cyrkulacji nie było, także dzisiaj cały dzień niech się wietrzy i wiecie co, tak w zasadzie nie wiem co mam robić, zrobiłam sobie, o tym wam wspomnę, nie wiem czy to widać, ale zrobiłam sobie, widać chyba, piegi. I piegi zrobiłam sobie henną, robiłam dwa podejścia, źle wymieszałam hennę, moja głupota. Może dzisiaj uda mi się w Tesco dostać, jak Krysen skończy w miarę normalnej porze, to pojedziemy do Tesco i dostanę hennę i zrobię jeszcze raz. Ale mega efekt, powiem wam, jestem zadowolona jak to wyszło, mogłoby być troszkę mocniej. Jak nie miałam podkładu, to one były tak delikatnie widoczne. W momencie jak nałożyłam podkład i on wyrównał koloryt skóry, ale nie zdołał ich przykryć, co jest bardzo dziwne, no nie powiem, chociaż fajnie to wygląda, nie muszę ich sobie domalowywać, tak bardzo naturalnie to wygląda, o to chodziło, fajnie, fajnie. I nie mam co w zasadzie tak na razie robić, zaczęłam wczoraj robić dywanik, ale niestety zabrakło mi kleju, będziecie widzieli wszystko w filmie. Musimy dokupić klej, to znaczy nie, chyba nie będę ci tego kleju kupować, bo zamówiłam klej na gorąco dzisiaj, pistolet, klej na gorąco, dokupiłam też te kleje osobno, żeby był zapas w razie czego, takie rzeczy zawsze w domu się przydają. Miałam gdzieś jeden, ale gdzieś się zapodział, czy przy przeprowadzce, czy komuś pożyczyłam, nie mam pojęcia. Szkoda, zrobiłam z nim wiele charakteryzacji, tam miałam chyba 100 wkładów, podejrzewam, że zostało tam pewnie z 80, także przepadło, wyszło mnie 24-25 funty za pistolet. Z klejami tam w zestawie chyba były tylko dwa albo... Nie, co ja was kłam, ile tam było? 20 czy 50? Chyba 50, ale stwierdziłam, że dokupię, bo na Amazonie powyżej jakiejś tam kwoty macie darmową wysyłkę. Musiałam coś zamówić za 4 funty. Jak nie zamówię, to i tak 4 płacę za wysyłkę, więc sobie po prostu domówiłam te kleje i tak. I plan na dzisiaj jest taki, że nie ma planu, nie wiem co będę robić, myślałam, żeby sobie coś tutaj ogarnąć, cały czas myślę jak poprzestawiać tutaj meble, wszystko i nie mam pojęcia, po prostu nie mam, jeśli wy znacie kogoś, może jakieś kanały o organizacji, może macie jakiś ciekawy film z porządkami kosmetycznymi, jak ktoś sobie to fajnie ustawił, zorganizował, czy ktoś ma jakieś właśnie ciekawe pomysły, podsyłajcie mi proszę linki pod spodem. Cześć kochani, dzisiaj miałam ostatni dzień wyzwania makijażowego i wyszło mi coś takiego. Uwielbiam kolorowe makijaże, naprawdę uwielbiam, ale najważniejsza sprawa dzisiaj to ogarnąć ten pokój. No i to będzie chyba największe wyzwanie, już wam pokazuję co tu się dzieje. Przed chwilą usłyszałam jak za oknem lata bąk i to taki byk, że nie macie pojęcia i w momencie kiedy muszę stanąć na krzesło, stanąć na biurko i dopiero wtedy jestem w stanie zamknąć okno i w momencie jak zamykałam to okno on wleciał. Jedyne co zrobiłam, to zeskoczyłam z tego biurka szybko, złapałam koty, wrzuciłam koty z pokoju i zamknęłam drzwi, bo wiem, że koty by zaczęły zaraz na niego polować. I od razu szukanie jakiegokolwiek urządzenia czy czegoś, czym mogłabym go wyrzucić i znalazłam pudełeczko i stałam się, przymierzałam, a najpierw było wyzwanie znowu otworzyć okno jak on lata, prawda? Ale tak, wyleciał i zamknęłam okno, ale jest za gorąco, żeby to okno było zamknięte i znowu je otworzyłam, także za chwilę podejrzewam, że będę znowu jakieś pszczoły albo bąki stąd wyrzucać. Także pokazuję wam już co się dzieje i wiecie co, nie będę udawać, że
jestem idealna w utrzymywaniu porządku w tym pokoju, bo tutaj porządek jest przez 2 dni, jak go posprzątam, a później dzieje się tu wszystko i znoszę do tego pokoju wszystko, czego nie wiem gdzie upchać, i to później tak wygląda. Na początek pokażę Wam, jak wygląda biurko po tygodniu robienia wyzwania makijażowego codziennie. Tu mamy laptop, pędzelki, jakaś kosmetyczka, którą wyjęłam. Tak to wygląda. Możecie zobaczyć. O. Dokładnie tak to wygląda. Tutaj mamy kolejne biurko, które nie pamiętam, kiedy było sprzątane. Tutaj tak. Tutaj zresztą widzicie. O, proszę bardzo. Żelazko, coś do prasowania, deska, organizery, których nie potrzebuję, kolejny ring light, rzeczy z kalendarza adwentowego, proszę. Pod spodem kartony dla kotów, no bo koty muszą mieć kartony. Ostatnio Wam mówiłam, że zrobiłam statywy, Wy widzicie w filmie to. A tak wygląda rzeczywistość. Mam nadzieję, że nie jestem w tym jedyna. A, jeszcze Wam nie pokazałam drzwi, to się odwrócę i pokażę Wam tak. Tam wisi wszystko. Tam jest organizer, te ciuchy muszę stąd jak najszybciej wynieść, je posortować i zrobić tak, żeby to było dobrze. Także bierzemy się za rzeczy. Wzięłam sobie worki na śmieci, przyszykowałam, zresztą tam Wam pokazywałam, widzieliście pewnie worki na śmieci. I robimy dzisiaj, nie ma tak, a może mi się przyda, tylko robimy naprawdę sortowanie wszystkiego. Także do dzieła. Tak, siedzę tu pod biurkiem i zastanawiam się, śmieci, jak to wszystko zorganizować, bo tutaj już Wam pokazuję. Ciężko to później będzie zamknąć. Tutaj mam czyste pędzelki do oczu. Tutaj przyszła ostatnio paczka z Pixi, dziękuję, kartonik ładnie się przydał. Przyłożyłam ze starego pędzle i je muszę pomyć. Potrzebuję chyba pomocy. 2 kartony pędzli. Tutaj znalazłam, zapomniałam, rzęsy. Tylko że to są takie rzęsy sprzed 2 lat, które jeszcze mnie wtedy zadowalały. Te za duże zdecydowanie, te były świetne, ale nie mogę trafić na dobrą aukcję teraz, a te są takie średnie. I tak w sumie nie wiem, co z nimi zrobić. Trochę szkoda mi wyrzucić. Może się kiedyś do czegoś przydadzą. Także to niech sobie leży. I największy problem mam z perukami, bo tu 1, 2, 3, 4, 5 kartonów. I najlepiej przydałby się jakiś taki większy karton, żeby mogła tutaj pod biurkiem położyć i wszystkie je razem schować. Ale takiego kartonu nie mam. Niestety. Cześć kochani, zaczęłam nagrywać dla Was ten makijaż, a w końcu stwierdziłam, że go jednak nie nagram, bo to nic takiego, wiecie, nadzwyczajnego, czego nie moglibyście zrobić sobie sami, po prostu grube kreski, cienie tylko na dole, dużo różu, dużo rozświetlacza i sztuczne piegi, to by było na tyle, także dzień kochani zapowiada się niezbyt ekscytująco, co prawda jest ciepło, więc zaraz sobie wyjdę na dwór z kawą. I tak naprawdę nie mam co dla Was nagrać. Czekam na kilka rzeczy, które zamówiłam na Amazonie, bo chciałabym skończyć robić dywan. I co ja tam jeszcze zamawiałam? Coś tam jeszcze zamawiałam. A, nie zamówiłam, nieważne. I mam jeszcze pomysł na zrobienie organizera na zegarki, bo robiłam sobie wczoraj porządki i znalazłam bardzo dużo zegarków, jakieś tam, wiecie, duperele, które kiedyś zamówiłam na AliExpress, jak jeszcze miałam taką większą fazę na Ali. I właśnie sobie przypomniałam o tych zegarkach, dalej wyglądają świetnie moim zdaniem. Ale fajnie jakby miały taki fajny organizer, żeby były ładnie rozłożone. I mam na to już pomysł, ale potrzebuję niektórych rzeczy, które właśnie do mnie przyjdą. W szczególności gorący klej, bo na kropelkę nie opłaca się nic kleić. Jest mało wydajna i za droga niestety. Droga 3 funty, ale jedną kropelką dużo nie zdziałamy. Także dzisiaj raczej Wam nic nie pokażę. Ogarnęłam sobie, widzicie, nie ma tutaj roślinek, wszystko powynosiłam. Wchodzi się do pokoju, jest po prostu czysto. Tutaj stał za mną zawsze taki mały stolik, na którym miałam rozłożone palety i było widać kwiatka w tle. Dałam go sobie w róg, że mam tutaj teraz dużo przejścia. I
Na razie niech tak będzie, zobaczymy jak długo wytrzyma ten porządek. Muszę posprzątać po dzisiejszym makijażu, bo jutro już zrobi się bałagan. Także lecę robić sobie kawę i wychodzę na dwór.